Hello na kanale Spontaniczny Film, bo nie miałam teraz nic nagrywać. Ale przyszłam do nas, do Klas Olsson. Nie sądziłam, że coś tak wymawia, chyba tak. I znalazłam taki sam telewizorek, jak moja mama kupiła w Ameryce. Bo pomijając już to, że wiecie, Norwegia, Ameryka to jest przepaść, jeśli chodzi o takie różne róbcia, bo Ameryka to jest inny świat, tam jest tyle tego, że aż jestem w szoku. Patrzcie, już za mną jest ten telewizorek. No wydaje mi się, że taki sam ma moja mama z Ameryki. Ja nie wiem, czy on muzyki jeszcze nie gra. A chyba ten nie gra. Zobaczymy. 400 koron. No, 40 dolarów, czy tyle mama by dała za telewizorek? Czekajcie, muszę zobaczyć, czy na pewno nie gra. Będąc w sklepie niechcący, chyba wyłączyłam nagrywanie i nigdzie nie mam dźwięku z telewizorka, a grał, kurczę, na cały sklep. Ale moja mama mnie poratowała i teraz mi dosłała telewizorek z dźwiękiem. Oczywiście dopiero wyczyściłam kamerę, ja nie wiem, co to za youtuberka, jak nie pamięta o takich rzeczach. Tu jeszcze mamy taki domek z piernika. To jest jakby, to jest podpisane chyba jako lantern. Co to może znaczyć? Nie wiem, ale chyba jakaś taka latarnia może? Kto to wie? No, taki domek z pierniczką, no niby spoko, ale nie ma tak telewizorek. Od razu, skoro jestem w tym sklepie, to poszukam takich baranów, które ja mam na sprzężynie. Mojej mamie się tak podobają co roku. Próbuję je ode mnie wyłudzić. Nawet już ostatnio mówiła, to zrobimy jakąś transakcję wymienną. Ja ci dam coś tam, a ty mi dasz te barany. Więc wiecie, już do takich rzeczy dochodzi. No tak zobaczę, może akurat będzie. I nie będę musiała robić wymiany, tylko po prostu jej kupię. O, to jeszcze jakieś takie te. No ale przy tym telewizorku to wypada to blado. Widzę, są takie mini choineczki. Sztuczne oczywiście, ale wygląda kiepsko. Ja też. Fajno, może coś takiego powinnam kupić do domu. To gdzie ja to położę? To są chyba adwentowe świece. 4 tygodnie przed świętami. No, takie drobiazgi jakieś. Właśnie ten sklep jest tak porozrzucany, że wiecie, tu niby obrazy, ramki, a nagle choineczki. Na wejściu też jakieś inne głupoty, ale były latarnie. O, i takie fajne domki. Mam kilka już takich. Ostatnio ten, kto mnie obserwuje, to widział, jak byłam na Lopedzie, czyli takie pchletargi w Norwegii. I taki ładny domek tam kupiłam za jakieś, za cenę takiego, więc... A tamten miał więcej detali. Dlatego warto wybierać się na takie lopedy. Czasem można naprawdę znaleźć perełki. Dalej żałuję, że nie kupiłam podgrzewacza, bo sobie herbatkę położyła, by mi się grzała ciągle świeczuszką. No ale trudno, jeszcze będzie okazja. W Norwegii bardzo modne są takie lampy. Może niekoniecznie akurat ten wzór, ale właśnie że na wzór takiego grzybka. W innych sklepach będę, to wam pokażę, ale już to zauważyłam, jak robiłam jesienny filmik. O, i znowu kolejne świąteczne graty. Co my tu mamy? O, jaki jest wiewiór. Albo lisek. No ale jakoś takie nie do końca mnie przekonują ozdoby z takiego dziwnego materiału. Nie wiem, co to jest, taki plastik, coś jakoś. To nie ma jak klimaty. No ale nie można powiedzieć, że nie ma, bo są. Wydaje mi się, że z roku na rok w tej Norwegii robi się coraz większy wybór. Oh my god! Mały jeżyk. Ten jeżyk jest cute. Lis i jeż. O, to już jest dobrze. To już mi się o wiele bardziej podoba niż tam te plastiki. Takie ciekawsze. To taki królik. O, to jest naprawdę fajne. Tak kojarzy mi się z tym króliczkiem. Chociaż nie, on całkiem inaczej wygląda. Myślałam, że z kubusia puchatka. 300 koron, czyli jakieś, nie wiem, 120 zł. A ten wielki? Jest cena? Nie ma ceny. No, ale fajnie wygląda. O, to jest renifer 500, czyli jakieś 200 pewnie, co? 230 może. Ale niestety nigdzie nie jest na wystawie. No, ale chyba tamten reniferek bardziej mi się podoba. Chociaż to też coś ciekawe. No, nie mogę powiedzieć, że nie jest ciekawe. I zobaczcie to, po to przyszłam, że fajnie lawenda ze świeczuszkami.
To się nie pali, więc nie wiem, czy już bateria padła, czy co. O, i tam taka laska świąteczna, też spoko. O, wielbią takie świąteczne róbcia. No. Coś na pewno kupię na ten sezon. Podoba mi się taki efekt, że są jakby ośnieżone, a to jest tak fajnie ośnieżone, że to tak nie schodzi. Tak jakby to był taki mech, który jest wgryziony w to. Taki, wiecie, wżarty bym powiedziała. 350 koron. Mamy różne głupotki takie małe, jak ktoś lubi złote gruszki. No, można coś już powoli, o, śnieżek w sprayu. Można już powoli zacząć myśleć o ozdobach świątecznych. I zaczynają się również choinki. W tamtym roku kupiliśmy żywą. Niby spoko, ale wiecie co, u mnie w domu zawsze była sztuczna. I chyba przez to, że zawsze była sztuczna, to nie mam problemu, żeby mieć sztuczną. Myślę, że w tym roku kupimy. Daniel się zastanawiał, że może bez sensu, skoro i tak nas nie będzie. Ale ja chcę mieć choinkę w domu, bo jednak nie będzie nas, nie wiem, może tydzień maksymalnie jak już, a nie cały grudzień, tam styczeń. Ja lubię jak to, o kurde, ja lubię jak jest taki klimat i się fajnie to odczuwa. Bez choinki to nie są święta. No to co, zdechlok. Może ktoś się ułoży, to coś z tego będzie, ale tak na razie jak na to patrzę, no nie wiem. Patrzę, może będą gdzieś te renifery na sprężynach. Śmieszny wybiór w trampach. Ale niestety renifera na sprężynach jak nie było i rok temu, tak nie widzę go i w tym roku, więc mama, ja bardzo bym chciała, ale niestety będziemy musiały negocjować. A tamten renifer, jak chcecie, to zobaczcie na moje vlogmasy sprzed roku. To był coś takiego, może jak to, tylko że on miał nogi na sprężynach i takie niższe, bo jakby taka, wiesz, pszczółka. I tak jak się przycisnęło, to on tak podskakiwał śmiesznie. No niestety, nie widzę go. Może jeszcze go rozłożą, dopiero jest 2 listopada, więc jeszcze jest szansa. Korzystając z tego, że zaraz przy Klas Olson mam lampę Huset, czyli dom lamp. Proszę bardzo. O, mi jest 70%. Ciekawe, ile taka dynia kosztuje. 380, ale ciekawe, czy to już po, czy przed. Jak przed, to może kupię coś fajnego. W tym roku powiem wam, że nic na Halloween nie kupiłam. Jakoś tak nawet nie miałam czasu myśleć o tym, że jest Halloween. Ciekawe, takie różne graty. O, widzicie, znowu lampa w stylu grzybka. Znowu te lampki. No tutaj są popularne. No ale dobra, tam są dynie, a tutaj już ulubieniec mojej mamy, dziadek do orzechów. A, to jest spoko, bo jak pali się świeczka, to to się kręci. Taki bajer troszkę. Spoko. Aha, to jest to samo co tu, to biała, tylko że czerwona. No, żeby postawić gdzieś. Spoko, ktoś lubi róbcia. O, to jakie fajne. Odliczanie dni. Super, to mi się podoba. I grzybek znowu, ta lampa. Mała choineczka. A śmieszny Mikołaja na jednej nodze. Tu też chyba miejsce na świeczkę.
No i już chciałam mieć, ale tak, tu jest Lampehuset, tu Plasolson, a tu jest Sestry Grene. Sestry Grene, czyli siostry Grene. I tu też widzę, jest sporo ozdób. To od razu zrobimy przegląd tych trzech sklepów. Też jakieś takie domki na świeczuszki. Bardzo lubię takie domki na świeczkę, fajne są według mnie. O, gwiazdy do powieszenia, takie jak są tutaj. One chyba są z papieru wszystkie. Tak, bo niektóre są z takiego welurku jakby. Te są z papieru akurat. O, to jest ciekawe. Taki dzwoneczek jest fajny według mnie. I to jakieś ładne szklane bombki. Szklane bombki są dużo lepsze niż plastikowe. Wiesz, jak niektórzy mają dzieci, to wolą mieć plastikowe w razie W. Uuu, a to jakiś taki... O, moja mama pewnie już by jej się oczy świeciły, bo tak, nie dość, że jest brokat. Jeszcze jakieś piórko. To dla niej stworzona ozdóbka, która będzie na gałązce choinki siedziała. A tak, jakieś kwiatowe wzory zawsze mi się kojarzą z takimi regionalnymi ozdobami, jakieś, wiecie, kujawy, krakowiaki i tak dalej, więc fajny, ciekawy akcent. O, tutaj też chyba ręcznie malowane. O kurczę, i takie. Mama, ja tobie dedykuję ten film, popatrz sobie, co ci się podoba. Ja cię najwyżej przywiozę. To taki żołądź jakby, orzeszek jakiś. Ej, nie są drogie ceny, powiem 25 koron, to naprawdę bardzo taka spoko cena według mnie. O, to takie domki. Piernikowe. No to też mi się wydaje tanio, 62 korony z taką kulę. Aż podejrzenie tanio. Takie kolory mi się kojarzą ze świętami, białe, czerwone właśnie. Proszę. Ale róbki do postawienia. A to co, to solniczka, pieprzniczka? Nie. Lampka. Ale nie ma baterii w środku. Ale spokój, grzybek. Śmieszne. Domki. Normalnie tutaj, w tym sklepie, macie domki wszystkich kolorów. Białe, tam piernikowe, tam w tym domku zielone. A to taki wielki domek piernikowy. O! I takie słodycze fajne. O, no takie na choinkę muszę zawiesić w tym roku. O, i takie. No na pewno wezmę, kupię do Polski dla dzieciaków. No bo... Nie lubię się dzieciaki cieszą. Ja, wiecie co, powiem wam tak. Ja prezenty no mogę dostawać, ale jakoś nie sprawia mi to takiej radości. Jak na przykład daje się prezenty, zwłaszcza dzieciom. I one tak się cieszą z tego wszystkiego. Całkiem inaczej niż dorosłym. Taki fajny czajnik, imbryk, pani imbryk. Ale myślałam, że to jest mydło. A to jest nie mydło, to jest jedzenie. Ja wącham. Oj, herbatki. Nie no. Ale super, takie pudło na herbatę. Po co ja wchodzę do tych sklepów? To się źle kończy. Ale jak na razie tylko przeglądam, więc... Okej, okay, taki zaparzacz na herbatkę. Fajnie, od razu w kubeczku. Nie chcecie, żeby stygło? Zostawiacie tą pokrywkę. Idę grzebać tam. Aż ile jeszcze tu jest rzeczy, których nie pokazałam. Idę pogrzebać tutaj. Co ta pani tak tu szukała? Serduszka. To są takie maleńkie jakieś głupotki. Wieniec śmieszny. Ale bombeczki, taka laska cukrowa. Szkoda, że te kolory są takie trochę przytłumione. Wola, żeby to był taki czerwony, czerwony. Grzybeczki takie. Jest jakaś cena tu od razu? A jest chyba na tym. O, 30 koron niecałe. Takie po 12 zł. Papryczka chili. Brokuł? Co to jest? Czy szparagi chyba bardziej. O, a tu przyczepa kempingowa. Sardynki w puszce. No co za pomysł ludzie mają, co? No jest tych głupotek, jest skarpetki. Jedna, drugą stronę. Co my tu mamy ciekawego? Na świeczki. Taki, to jest taki plastik trochę, chociaż nie wiem, taki orzeszek. Świeczuszki z wzorami, odliczanie do świąt, opaski reniferów, jak ktoś lubi. No naprawdę jest tych gratów całkiem sporo. O,
Oba takie. Na świeczuszkę i bałwanek. Kolejna świeczuszka adwentowa. Nie adwentowa, świąteczna, bo jest od 1 do 24, więc codziennie możecie troszkę sobie palić. Jak ktoś lubi takie klimaty. No jest tych róbciów. No i herbatki, zaraz zobacz, czy tu dalej. Bardzo mi się podoba ten sklep, bo jest taki ładny, w takim stylu, takim cozy, taki trochę też, wiecie, jakby cottage, że jakaś wioska, coś takiego, no. Uwielbiam ten sklep. Wszystko takie ładne mają, zobaczcie, jakie piękne te kieliszki. Pierwsze lepsze są już takie ciekawe. No może nie jakieś super piękne, ale coś ciekawego takiego, wiecie, świeci się mocno. Konfitury. To już takich pudełek nie będę wam na prezenty pokazywać, ale to zobaczę z bliska, co to. Zawieszka chyba do prezentu? Nie mam pojęcia. Jak wiecie, dajcie znać. Różne takie są. Miałam przestać nagrywać, a to proszę, kolejne jakieś takie ciekawe bombki. Są jakby takie tłoczone. Oj, te są wszystkie chyba już szklane. Ta też fajna, nawet taki nic, ale fajna. Że się wiecie, za dużo na niej nie dzieje, a taka ciekawa. Ten vlog, coś czuję, że będzie głównie skierowany do kobiet, chociaż faceci też lubią róbcia, nie mówię, że nie, ale mogą się nudzić na takim shoppingu. Właśnie wróciłam do domu, tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że coś wam się podobało z tego sklepiku. Mama na pewno się do mnie odezwie, jeśli ma jakieś zamówienie, pewnie ciotki też. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Prawdopodobnie będzie kilka takich filmów z przeglądem, co jest ciekawego w sklepach, jeśli chodzi o świąteczne ozdoby. Dlatego ci, którzy uwielbiają takie rzeczy, włączcie sobie dzwoneczek, aby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie, do następnego filmu. Wpadajcie na IKE Stress Vlog na Instagramie. I co? Pa, pa!